9 i 10 czerwca odbyła się trzecia runda rajdowego Pucharu Śląska, nosząca nazwę Trzeci Rajd o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Na sobotni wieczór organizatorzy przygotowali prolog o długości 2,4 km. Niedziela to już klasycznie dwa wymagające odcinki rozgrywane w czterech pętlach. Odcinki miały długość 5,3 km oraz 7,5 km, co dało łącznie ponad 50 km ścigania. Do imprezy w błyskawicznym tempie zgłosiło się 80 załóg. Serwis został zlokalizowany na terenie hali widowiskowo-sportowej. Organizatorzy zadbali o klimat i park serwisowy był pełen atrakcji dla kibiców, jak i zawodników. Nie zabrakło licznych konkursów, pięknych hostes czy strefy kibica. Tradycyjnie już została przeprowadzona transmisja live z komentatorem. Odcinki zlokalizowane w Jastrzębiu jak co roku dały wiele frajdy zawodnikom i kibicom. Trasy w tym rejonie są bardzo wymagające i zawsze dużo się dzieje. Zobaczmy, jak wyglądała walka o czołowe lokaty. Czwartej najlepsza okazała się załoga Lassak-Koniarz. Na drugim miejscu zameldowali się Kobiela-Wala, a podium uzupełnił Kobiela-Spratek. Podium klasy czwartej to również podium klasyfikacji generalnej rajdu. Klasa trzecia padła łupem załogi Dziadosz-Dziadosz, którzy zwyciężyli z dużą przewagą nad Szturc-Cymorek oraz Kurowski-Kurowska. Klasa druga to wygrana załogi Świder Opalony. Drugie miejsce to Stebel Baron, a na trzeciej pozycji stawili się Wypych i Szum. Pierwszej zwyciężyła załoga Gluza Gluza. Miejsce drugie to Sanecznik Sanecznik, a na trzeciej pozycji zameldowali się Roik Bujok. Auta marki BMW wystartowały w klasie siódmej. Zwyciężyła załoga Rączka Koło Tyło. Druga pozycja to Górecki Matusik, a podium uzupełniła ekipa Kaszowski Kaszowski.
szósta to liczna klasa Cento i tu ponownie zwycięża Matufa Malina. Drugie miejsce to Stefanik Niemczyk, a na trzecim melduje się załoga Bugiel Piątkowska. Klasa piąta to klasa markowa 126P i tu wygrana pada upem załogi Telega i Wlach. Na drugim miejscu dojeżdża niewiadomski Iwanek, a podium uzupełnia ekipa Podżorski-Podżorska. Zapraszamy na czwartą rundę rajdowego Pucharu Śląska, która będzie nosiła nazwę Rajd o Puchar Wójta Gminy Gorzyce. Impreza rozegra się w dniach 18 i 19 sierpnia. Organizatorzy przygotowali w sobotę prolog o długości 2,5 km, a w niedzielę dwa odcinki specjalne o długości 4,3 km i 7,3 km, pokonywane czterokrotnie, co daje łącznie ponad 48 km OS-owych. Więcej informacji na stronie rajdowypucharśląska.pl.